Dzień dobry. Witam w nowym odcinku. Przed nami co? Drono trip numer 8. 8 i nikt z nas nie jest łosiem. Na górę? Tomek nie wie, gdzie ma FPV-kę. Ja nie wiem, czy ja w ogóle wziąłem te drony, kurde. Trzeba zobaczyć na górze. Jak nie ma, to dzwonię do domu, czy tam nie w domu nie zostały na patio. Dobra, zobaczymy. Who's this? Who's that? Yeah. 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 Gdzie jesteśmy? W Baranowie Sandomierskim? Zamek w Baranowie Sandomierskim koło Sandomierza. Koło Sandomierza. Tak, znajdujemy się koło Sandomierza i wyjechaliśmy dzisiaj z Wrocławia o godzinie 3:00 i standardowo rozpoczynając program jest godzina 8:05, także trochę drogi przed nami. Dzień zapowiada się fantastycznie, ale trzeba powiedzieć tfu tfu, żeby nie zapeszać. No, słońca nie było, ale właśnie teraz się pojawiło. To dlatego, że przyjechaliśmy właśnie tu. Lecimy po prostu i robimy robotę i pokażemy to jak najładniej potrafimy. Tak. Tak jest. No to co, działamy. No lecimy, no. Hello. Ten to już mógłbym rzec, że jest stary. A tu? Oj, oj, oj. I co, jak ci się na nim lata? Nie, no ten środkowy obiektyw 70 mm robi robotę. Jest bykiem. W ogóle wystarczy zobaczyć na obiektywy, no jaka jest różnica. Ten to jest naprawdę, no... ogromny, ogromny i wcale się nie dziwię, że... No ale też od razu poza 900 gram wychodzi i niestety nie wszędzie można legitnie latać nim, trzeba zgłaszać. A ten ma ile? 890? 890, a ten ma 958. No ale różnicą chyba jest tylko ten obiektyw. Tylko tak obiektyw naprawdę, tyle nie? Waży, tak. Tylko obiektyw, chociaż twój jest cięższy. Nie, twój jest cięższy, bo ma dysk jeszcze w środku. Jeden a, no tak, a mój nie ma dysku, jest lżejszy o ten dysk, ale ma cięższy obiektyw. Ale to jest mistrz. No kurde, no. To już wygląda jak. Fajnie to wygląda. Niezły potwór. No w ogóle fajne są te obiektywy, nie? Super. Czasami właśnie niestety trzeba lecieć bardzo daleko do tyłu, żeby zrobić fajne ujęcie, a przy okazji można w coś przygrzmocić, bo się tak, bardzo wąsko... No, tak, wąsko ja zauważyłem to na tym. I też jest tak, że jak przełączam na ten środkowy, to wolniej reagują mi drążki. On, ma on nie ma takich gwałtownych ruchów jak na tym szerokim 24 mm. Mhm. To może przez to, że... Zmienia się też kąt widzenia. Zmienia się kąt i on też przy okazji zwalnia bardziej. Jakoś tak reaguje, zmieniają mu się ustawienia, rejty na pewno drążków. Nie? Aha, aha. Dobra, kończymy, bo idzie jakaś ekipa. Gonią nas. Stwierdziliśmy, że pojedziemy najpierw do Sandomierza, bo nigdy nas tam nie było. A czemu Sandomierz? No a dlaczego nie? Bo jedno z najstarszych miast. Tak, a następnie pojedziemy do Kazimierza. Kazimierza Dolnego. Tak jest, Kazimierz Dolny nas przywita. W ogóle ciekawe imię i nazwisko by było, nie? Kazimierz. Nie. Kazimierz Dolny. A Kazimierz Dolny dlatego, że na dole Wisły jest tak... A wzięło się od dzielnicy żydowskiej w Krakowie, Kazimierz. A nie od Kazimierza Wielkiego. O, widzę, tutaj Tomasz się przygotował. Kurde, muszę nadrobić, muszę coś wygooglować. Starałem się poczytać. I bardzo dobrze. Ale jedno, co zostaje stałe, to, że nic więcej ponad to nie wiadomo, co będziemy robić. Ale mamy ciekawe rzeczy ze sobą, także zostańcie z nami. W jakim plecaku to miałeś? No w Torwolu. W jakim Torwolu? Jak ty Torwola nie miałeś? Wziąłem, no to nie wziąłem z domu, no to w PV. Ty, bo ja się zastanawiałem, czy ja w ogóle wszystko wziąłem. Jezu. Dobra, muszę to dzwonię na chatę. Dzwonię, żeby ci tam nie został po prostu. Nie.
Został w domu. Nie no, no. Dobra. Dzięki. Pa. No. Dobra. Tak, no. No, pa, pa. No, został. Plecak z FPV-kami. Dobrze, że wziąłem sobie dwa Mavic'i i baterie. No, niestety FPV-em sobie nie polatam. Może Marcin mi da tutaj. Mogę ci dać. Awatą polatać. A jak? Czemu nie? No. No nic. No peszek, kurde mole, tak to właśnie jest. Mam pakieciki jak trzeba. A do czego, do awaty? Nie, do... A bo ty nie masz innego. No. Nie, mam tylko awatę. No, mogliby dopracować to, że jak zmieniasz system na O3 albo awatę, albo DJI FPV, to żeby się automatycznie gogle restartowały, nie? To, kurde... to właśnie udęka. Dlaczego w ogóle, że trzeba bindować. To jest i po bindowaniu zmienia ci się na 25 megabitów z powrotem. Przełącz to na 50 od razu. A, no widzisz. A, imbusik jest. Gogle już trochę dojechane. No i co, tu się wygodnie w awacie binduje. A, tutaj robi się bateryjką, tak w DJI-u. Udało się. Dobra. Widzisz? Nie, już nic nie widzę. Fajnie. Yeah, who's this? Who's that? Yeah, who's this? Who's that? Yeah, who's this? No, Tomek namówił mnie na latanie awatą, już nogi mam z waty. Za cholera, za waty mam nogi z waty. Ten symbol święty, ten nasz orzeł biały, nie do służalstwa stworzony, lecz chwały. Postanowiliśmy osadę baranów nad Wisłą do rzędu miast krajowych podnieść, nadając jej prawa miejskie, aby ten lepiej ziemią owe chciały się osadzać i wzrastać. Anno Domini 1354. No, to co? Lecimy dalej, nie? Tak. Okej. Okay. Lecimy. Jak ten orzeł. Dzień dobry, Tomek Sobczak. My tutaj jesteśmy przy Pałacu Łoniów. Przejazdem. Generalnie robimy zdjęcia, wideo, kręcimy z dronów. I pytanie, czy możemy ten wasz pałac tutaj z zewnątrz polatać dronem, zrobić zdjęcia. Oczywiście podzielimy się z wami też tym zdjęciem. No dobra, okej. Okay. Dobra, no to czekam, dziękuję. Do widzenia. Pani da numer do kolegi. Zaraz wyślę SMS-em i z nim gadać. Okej, okay. No to czekamy. No i super, właśnie tak to powinno wyglądać w Polsce. Dzwoni się do kogoś, ktoś mówi, że proszę bardzo, wyślijcie film, zdjęcia i tak dalej, a nie, że umawiamy się na tydzień, na dwa tygodnie przed. Jesteśmy, dzwonimy i wszystko ogarnięte, to znaczy super ekipa. To miejsce robi wrażenie i takie miejsca warto pokazywać. Ja lubię w ogóle też takie białe budynki, no, nie wiem, czy to można nazwać budynkiem, no tak, no budynek, no jest to budynek. Pięknie wygląda, pięknie się prezentuje Pałac Łoniów. A efekty tego możecie zobaczyć właśnie teraz. Już z daleka czuć, że jesteśmy wyjątkowi, panie Tomaszu. Pierwszy raz tutaj panowie na tym kempingu spotkali się z czymś takim, żeby brać kemping na 3-4 godziny max. Byli zdziwieni, że chcemy po prostu się przekimać i pojechać dalej. Ale tak, jeszcze dodatkowo, że będziemy rozkładali dwa namioty. Oczywiście, tak. Bo śpimy osobnych, żeby nie było. No, ale... są zdziwieni, policzyli nas, że ile? Wyjdzie ze 100 coś tam, 10 tak, złotych? Tak, 110 złotych. No tak, bo to wchodzi samochód, na całą namiot. Cała doba, tak, cała od osoby doba. Dwie dychy, namiocik, przyłącze do prądu.
No tak, o, tak, tak. I tak poszło ponad paczkę. No i ciekawe, czy zrobią nam rabat, czy powiedzą, że za darmo, czy na przykład, no bo tutaj powiedzieli, żebyśmy zrobili kilka zdjęć, więc czy nasze zdjęcia warte są 100 zł, czy 50 zł? No właśnie. No? Very, very interesting. Dobra, nie ma czasu. Rozbijamy się, nie? Tak jest. Działamy. Ty kiedy ostatnio rozkładałeś namiot? No jak temu. A, to nawet nie najgorzej. No. Ja to nawet nie wiem ile lat temu, ale trochę czasu minęło. Jak temu akurat byłem nad morzem na polu namiotowym. Tak? I było super. A teraz jesteś, słuchaj, w Sandomierzu na polu namiotowym i wziąłeś na polu? Namiot na 3 godziny. Przespaliśmy się, myślę, że około 40 minut, wstaliśmy. No i co tu robić? Weźmiemy drony, skręcimy ten plac i lecimy dalej na Sandomierz. Się hałasem przejmowałeś, a tu koleś tak latał FPV-em. Latał FPV-em, tak. Latał właśnie tutaj ktoś kosiarką nad głową. No nie wiemy kto. No trudno. Latał to latał, teraz my polatamy. FPV włączamy, przynajmniej ja. Tomek zwykłego swojego drona. Tomek zapomniał swojego plecaka. Tomek Hilary zapomniał plecaka. Pan, bo też nie wiemy jak ma na imię, popatrzył się na nas jak trochę na takich... No... Influencerów? Nie, że wiesz, durni, no ale dobra, niech będzie. Żadni z nas, nie będę tego słowa wymawiać, ale popatrzył się jak na durni, bo mieliśmy, powiedzieliśmy, że na 3 godziny tylko jedziemy, no nie? No nie wiedział co nam powiedzieć, zamurowało go po prostu, nie? Bo od ilu? 20 czy 30 lat prowadzi ten ośrodek i no nie było takiego przypadku. No w sumie też dziwne, ale jak zobaczył filmy, no to powiedział, że to jednak on nam będzie duży pieniądze. Żarty żartami, ale bardzo fajnie sobie porozmawialiśmy. Super miejsce, jest bardzo dużo w ogóle pola, no nie? Na właśnie albo kemping, albo namioty i tak dalej. W ogóle jest basen, ja nie wiedziałem, że jest basen. Tak. Gdybyśmy mieli czas, to byśmy wskoczyli do basenu. Tu jest super chatka, także no, wygląda no to fajnie umiejscowione, bo jest to pod samym miastem. Tak naprawdę tutaj za przed nami dosłownie jest miasto, bo robiliśmy mu też zdjęcia i fajnie można było ująć jego pole kempingowe w tle miasta, także zdjęcia gdzieś na pewno może gdzieś na twoim profilu zobaczyć. Na twoim profilu, na Instagramie. No. Tu gdzieś się wyświetla. Ważne jest to, co jest za naszymi plecami. To robi wrażenie, nie? Robi. Kurde. Nie. Ty, jakbyśmy byli w ogóle w jakimś innym kraju, nie? Nie no, jest... Jeszcze czegoś takiego, niby ruiny, ale robią na mnie takie... Mi się wydaje, jakbyśmy byli w takim Rzymie. Starożytne coś w ogóle, nie? Coś. Znaczy może nie Rzym, no dobra, no Polska, ale takie kurde, naprawdę to... No niesamowite, niesamowite. Okazało się, że wylądowaliśmy z powrotem w Sandomierzu po... co to było? Po Krzysztoporze. Po Krzysztoporze. Z powrotem tutaj żeśmy dojechali. No i postanowiliśmy tu zjeść, skoro jest takie fajne miasto. Tak. I znaleźliśmy tu pizzerię. Najlepszą pizzerię w mieście, która nazywa się San Domingo. San Domingo i ma ocenę ile? 4,6. 4,6. Tak. Będziemy próbować. Zaraz wam powiemy, jak to smakuje. Zgłodniałem, bo już jest przed piątą, ale nie o tym. Okazuje się, że w czwartek prawdopodobnie wylądujemy na koncercie
który nazywa się jak? Rapstacja. Rapstacja. I to organizuje go Antoan, czy tak? Znaczy, no, Antoan to... No nie wiadomo, kto organizuje, bo... Jakimś jednym z organizatorów. A, bo więcej wie Tomek pewnie na ten temat. Ja się dowiedziałem o tym dzisiaj, że mamy tam wejściówkę, no i jeżeli tam się nam uda dojechać, a wszystko na to wskazuje, że tak, to polatamy sobie dronami na tym oto wielkim przedsięwzięciu. To jest festiwal. Tak, i ten festiwal jest dosyć duży, bo tylko zerknąłem okiem, no to grają tam, kurde, no, porządnie. Takie gwiazdy jak na przykład Onyx. Tak. Co jeszcze tam? Mata. Nie wiem, bo musiałem skorzystać ze ściągi. Moi chyba widziałem, tak z tego co pamiętam, na tej old schoolowej. Są cztery sceny, main stage, old school, jakieś dwie jeszcze. Słuchaj, Onyx, Dope DOD, Paktofonika, Gramatic. W górze Japa 3. No, jest tego. To grubo będzie. Jest tego trochę. I to nie tylko, bo to jest jeszcze ta scena old school stage, ale jest jeszcze main stage właśnie, gdzie jest Mata Kuban, Oki White 2115. No, o co chodzi? Kizo. No, dużo by wymieniać. Kurczę, naprawdę kurde duża impreza. W zasadzie. Co, fajna niespodzianka, co? Niezła niespodzianka. Tomek przyszykował niespodziankę. No, a też... Ciekaw jestem, co będzie na 10 drona tripie. No, są pomysły, ale no, nie będziemy zdradzać. Tak jest. Pewno. Ponownie witamy w Krasiczynie. W zasadzie wszystko poszło bardzo gładko, sprawnie. Pani dyrektor gościła nas tutaj na trawce, na nasze życzenie, bo takie mieliśmy życzenie, że nie chcemy spać w żadnym pomieszczeniu hotelowym, tylko bierzemy po prostu namioty i będziemy spali przy zamku na trawie. To się zazwyczaj chyba nie zdarza, bo no mało kto, wydaje mi się, może przyjechać tutaj pod zamek i spać całą noc. Zobaczymy, jak będzie. Boisz się, Tomek? Nie, no co? Nie? Żywych się boję. Ale będzie, wydaje mi się, bardzo ciekawie, bo ja po pierwsze dawno nie spałem pod namiotem, a w zasadzie nigdy nie spałem pod namiotem przy zamku. Także kto wie, jaka historia się wydarzy. W zasadzie wydaje mi się, że jest to jeden z ciekawszych elementów wyprawy. Dlatego, że już poprzestawialiśmy tutaj stoły według naszego uznania. Mamy długi bęben, który jest podłączony tam do prądu. Ładuje się. Baterie już się ładują. Mamy stół, w którym albo ten tutaj sobie rozłożymy całe wszystkie nasze gadżeciki. Poładujemy się. No i co? Wyciągniemy może hulajnogi, może się przejedziemy jeszcze, ale przed tym rozstawimy namioty i zrobimy sobie małe tournée. Ale fajnie tutaj. Nie? Jak się powraca do tego miejsca? Czujesz się u siebie? Tak. Nie? Naprawdę. Czuję się, że byłem tam, kucałem, latałem, pamiętasz? No. Nie, to od koło wody. Tam siedzieliśmy, tam kucaliśmy, no. Bardzo fajnie było. Także super i jeszcze teraz... Pamiętasz, jak nadepnąłem sobie drona? A, no, do tyłu. To, mam szedłeś, tak. No. A tutaj jest mały nasz manelarz. Tu są hulajnogi. Tym razem sobie wzięliśmy, bo w Krakowie na ostatnim drone tripie mieliśmy mały problem z ładowaniem baterii, z poruszaniem się po mieście, więc no musimy chyba zużyć te hulajnogi, co? Jeszcze nie użyliśmy, ale to dopiero dzień pierwszy i tak jest, wydaje mi się, sporo wrażeń. Pojeździmy sobie na festiwalu. A, no właśnie. Nawadniamy się, jak widać, prawidłowo. Tu to. Ognisko sobie spaliłem zaraz. Tak, no tutaj jest nasz bagaż, box, w którym mamy co, jakieś tam elementy survivalowe, śpiwory, namioty i inne pierdółki. No tutaj plecaki z ładowaniem, wiadomo, kapcie, rzeczy pierwszej potrzeby. No i co? Tyle, nie? To zagrzewamy. Zagrzewamy coś ciepłego, nie?
Gdzie? Do ciepłego? No, zrobimy jakiś sobie namiot? Namiot, zupkę. A, no. I siano, no. To jest mały powrót do drone tripu numer 1, czyli chińskie zupki. Przyznaj się, że tego nam brakowało. No i konserwy tu jesteś. Fajnie, no już się nie mogę doczekać, kiedy to odpalę, szczerze mówiąc. W pierwszym dronotipie jedliśmy przy Solinie zupkę chińską i potem marzyło nam się, żebyśmy gdzieś ją zjedli. Chyba niedaleko, kurczę, żeśmy tu wrócili. Ciągną tutaj te Bieszczady, nie? Tak. Mają coś w sobie. I to całkowicie spontanicznie. Bo miał być dzisiaj Kazimierz Wielki. A zakończyliśmy w Krasiczynie. A byliśmy niespodziewanie w, jak to się nazywa? W Sandomierzu. W Sandomierzu? Sandomierz ładny. Mhm. Tak naprawdę nie wiem, co dzisiaj wygrywa. Bo dzisiaj dzień pełen wrażeń, tak mi się wydaje. No właśnie. Wszystko jest super. Super są miejsca, w których byliśmy. Super przyjaźni ludzie, że wiesz, że ten pan się zgodził, żebyśmy tam kręcili w tym pałacyku. Tutaj pani dyrektor też nas ugościła, no nie? Pan z kempingu. Tak, pan z kempingu. Same kurde dobroci. Mam nadzieję, że nie idzie nam tylko tak, wiesz, fałszywie dobrze. Żeby nie, się nie skończyła. To dobrzy ludzie po prostu. Trafiamy na dobrych ludzi, przyciągamy dobrych ludzi. O. Tak jest. 200, no kochani, może jutro zgram. 50 giga nagrane. 42 giga. No to trochę nagrałem, nie? No to dużo. No ciekawe. Mi jeszcze pozostało 12 godzin do zgrania. O, jakoś. W H265, nie? No tak, H265. Dobra, to nazwiemy tak. Drono trip. A ty nagrywasz tym drugim? 265 nagrywam. A w jakim profilu? Płaskim. No ale ten C, co to tam było? No w tym C4K Delog M. Nie, to nie pobudka. Już jestem po lataniu. Mieliśmy obudzić się o 4.30, jest 7.10. Ale to nie dlatego, że przespaliśmy, tylko po prostu nie dochodziło tutaj takie słońce, jak chcieliśmy. No i efekty tego będzie właśnie widać teraz. Teraz już wszyscy wiemy, do czego warto wstawać o porannym słońcu. Ładnie się przebija, wszystko wygląda pięknie. No a teraz tak naprawdę czas coś tutaj się ogarnąć powolutku, ale może zanim to polatam jeszcze FPV.
No bo to fajny dron. Straciłem zasięg. W zasadzie to chyba nic jej nie jest. Trochę mokra. Dużo w trawie. Że tak powiem, miękkie lądowanie. Wziąłem pędzla, którego raczej powinienem mieć przy sobie. Ale zwykłe nawilżane chusteczki wydaje mi się powinny zrobić robotę. No i tyle. Tak się po prostu zdarza. No, bateria trochę mokra, ale to zaraz ją powycieram i wszystko będzie elegancko. Tomek już się ogarnął, ja jeszcze się nie ogarnąłem. Tomek pojechał po mleko do kawy, czy tam do czego tam chce. Ja kawkę natomiast piję bez mleka, jeśli już. Piękna będzie możliwość wypicia tutaj kawy właśnie w zamku o poranku. No i zabieram się za czyszczenie. Podniosę drona po raz kolejny. Szkoda pogody, bo bardzo fajne słońce jest i pierwsze co wyskoczyłem z namiotu to właśnie po to, żeby obudzić drona. Bardzo fajnie się spało. Bardzo, bardzo fajnie. W ogóle powinien mieć nawet pensetę ze sobą do wydłubywania takich krzaczków. Szukasz mnie? Wypatruję, gdzie latać. Czyszczę drona. A, Jezus, myślałem, że... Spadł. Zasięg straciłem. I on spada? Wziąłem takiego pseudo-drive'a zrobiłem. Mm. Wziąłem pseudo-drive'a. Na baszcie? Tam wzlatywałem, wiesz, i kurde, już wcześniej miałem, pokazywało mi, że ten, że słaby zasięg, ale mówię, dobra, zajdę na dół, a ja siedziałem tutaj przy samochodzie. No i jak siedziałem przy samochodzie, no to wiadomo, że ten zasięg tam, kurde, będzie przez te mury, wiesz, totalnie mały. Tak. No. I się zwiesił. Tak, i leżał plackiem do góry nogami, no, co to co. Ale dobrze, że wiesz, ani nie w wodę, ani w nic. Czyli co, Warszawa odpada? Nie, chyba. To odpada czy nie odpada? Odpada, bo ja nie mam małego drona. No rację. No to dobra, czyli nic z naszego losowania monetą? Nie, no możemy pojechać albo Częstochowa, tam ten a, albo tak? Dołem, nie? A, dobra, to wybieramy tak. Jesteśmy w Zamku Krasiczyn i wybieramy. Czy lecimy przez Częstochowę, czy lecimy tam dołem Wisła, może te rejony? Zakopane? No, czyli co, Orzeł to Zakopane? Dobra. Czy nie? No tak, tak. No. Dobra. Leszka. Częstochowa. Mówiłem, ze mną się nie grywa w monety, zapytajcie mojej rodziny, zawsze każdy przegrywa. Ale ja nie przegrałem, to po prostu los. Ja czuję się wygrany. Aha, dobra, okej, okay, to spadajmy stąd, bo to już muszki. I co, aha, jeszcze jedna rzecz. Jest godzina 9, są 22 stopnie. Po złożeniu namiotów i tak dalej, no. Troszkę się spociliśmy. Dobra, lecimy, nie? No. Czarna kwadraci na jego obwodzie wirusz. Dzień jak co dzień. Czarna kwadraci na jego obwodzie wirusz. Dzień jak co dzień. Czarna kwadraci na jego obwodzie wirusz. Dzień jak co dzień. Sanok. Dawna cerkiew parafialna grekokatolicka. Tak, wzniesiona przez Jana Chrzciciela Tomaszu. Piękna szlak architektury drewnianej. Tak. To już kolejny taki dronujemy, nie? Tak. Bo już trafiliśmy na taką podobną cerkwę. Tak. 1837 rok. To dosyć młode. No, nie jest jakieś super stare, ale każda z tych cerkwi wprowadza taki klimat, jak jesteśmy na wycieczce, że jednak jesteśmy dalej niż ten nasz Dolny Śląsk, nie? Że to trochę inaczej wygląda. No i że tak, kurczę, jest taki klimat tutaj sielski,
No już dobra, cerkiew, no to wiadomo, że ludzie tu się modlą i tak dalej, nie, ale... No ale te bociany wszędzie, to co zauważyliśmy. Bocianów jest pełno. I teraz właśnie jak podjechaliśmy pod tą cerkiew, to bocian miał dwie gałązki, nie, i do gniazda cyk i jeszcze dokładał do gniazda. No, to są niesamowite widoki. Bardzo fajnie. Ciekawe, czy do środka można wejść, pewnie pozamykane. Nie, to kłódka jest. No ale jest totalna cisza i totalny spokój. Żadnych kamel, nic, zobacz. Nie, no jest napisane, że niby monitorowane. Ale nie ma żadnej kamery, nic. Ale tutaj, o, patrz, obiekt... Zabytkowy. A, tak jest, liści trochę ususzonych, no, ale to nie przeszkadza. Pewnie cmentarzyk nie. Obok. Tak, cmentarzyk i tyle. O, a tam bociany, kurde, ale to pięknie wygląda. Boże, jakie oni mają spokój, aż szkoda wylatać dronem tutaj. Nie? No nie, chyba nie będziemy. Nie, to nie ma co. Uszanujemy je, nie będziemy straszyć. Tak. Wydaje mi się, że się starzejemy, jak już podobają nam się bociany, które się karmią. No coś w tym jest. Docenia się inne rzeczy. Nie, no ale co, no bo jest, że to brzydko wygląda. No nie, super, nie, no pięknie, no. No, także co, lecimy dalej, przez Sanok do Krosna, a z Krosna... Na Wadowice. Na Wadowice, no chyba tak. Czyli moneta chyba się nie sprawdziła, czy się sprawdziła? A nie wiadomo nawet. Olać monetę. To było tylko tak. Nie? Słuchamy sobie Molesty, rapu z dawnych czasów, jest git. Dobrze. Lecimy. Myży głód. Dobra. Bardzo niska zabudowa. I w zasadzie jedyne co można zrobić, no to chyba tylko odpalić tutaj drona. I tyle. Hej Polsko. Ciekaw jestem. No. Czy tutaj coś ciekawego wyjdzie z dołu, bo z góry to nie wiem. Myślisz, że coś wyjdzie ciekawego z góry? O, studzienka, proszę bardzo. Kwiatuszki. I nawet mieszkańcy mieli super fantazję. Fajne skrzydła. No. I nie tylko w Nowym Jorku są takie skrzydła. Bo są też w Polsce. Tak kiedyś to wyglądało. Aha. 4 lata temu. No wyglądało to tak 4 lata temu, jak to sobie możecie zobaczyć już na Google'ach. A aktualnie wygląda to tak. To. Teren prywatny. Zakaz parkowania. Tutaj te zakazy. Ale flaga Polski wisi. Wisi. I to nie jedna. Aż 3. Otwarte. No cóż, no, trzeba się po prostu przejrzeć, poprawić fryzurę i jechać dalej, nie? No zobaczymy nowe miejsce. No dobra, haczów zrobiony, Tomek masz rację, że szkoda baterii. No szkoda baterii, fajny kościół, no i tyle, nie? Ale w zasadzie to taka prawda, że nie da się zrobić też z nim dużo. No nie, no polataliśmy i co? Ty latałeś swoim Mavikiem, no ja wiem jakie są moje ujęcia FPV-ką. Ciężko powiedzieć, ja tutaj mogłem zrobić tylko z góry przelot, no trochę z dołu i w zasadzie tam jacyś ludzie byli, traciłem też wizję, więc no ja wam powiem, zakończyłem. Że dla mnie największą atrakcją są te napisy tutaj, napis haczów, taki żółty, tu nie widać, ale coś jak haczów. Widać, teraz wrzucimy, jak... Tomka ujęcie wchodzi.
Coś jak Hollywood, tak. Coś jak Hollywood. Polski Hollywood. Haczów. Haczyhood. No a tam jest jeszcze jakiś skansen albo nie wiadomo tak, co. Jakieś takie rzemiosło lokalne, jakieś takie wianki czy coś, no podejdziemy zobaczyć, nie? No podjedźmy tam, tylko że tam jest chyba ciemno, tak mi się wydaje. Nie. Na NDK 0. No idziemy zobaczyć. To już każdy wie, jak to wygląda. No dobra, zobaczmy, zobaczmy. No. A moje ujęcia wchodzą właśnie teraz. Zamku Kamieniec? Tak, ruiny Zamku Kamieniec. Przed chwilą lataliśmy na ruinach w Zamku Kamieniec. Może wezmę tylko tego mojego drona do ręki. No i w sumie pobawiliśmy się całkiem spoko na sam koniec. Ten drugi dzień się trochę dłuży chyba. W sensie dłuży, no może się nie dłuży. Właśnie dzień leci bardzo szybko, bo jest godzina 13.25, a... Ale wstaliśmy bardzo też wcześnie, no bo... No tak, no ale nie zrobiliśmy za dużo. No dobra, cały czas mówię, że nie zrobiliśmy za dużo. 3-4 miejsca już mamy, no to już... No to i tak jest okej. Jest. Jeszcze na pewno zrobimy z 2, no to co, będziemy mieli 7, to będzie dużo. No to już tak. To będzie dużo. No dobra. Zawsze jest... się wydaje, bo chciałoby się jeszcze tak, więcej. Tak. Chciałoby się, no, ze starym stylem. No będzie, że jest właśnie fajna pogoda, nie? No, nie, super, no, świetnie. Super jest. Świetnie. Przed chwilą zaparkowaliśmy, a w zasadzie lataliśmy na zamku w Czchowie. No, jest godzina 16, prawie 30. I tak zmierzaliśmy do Wadowic, chociaż nie wiadomo, czy tam jeszcze dotrzemy, bo w zasadzie często nie wiadomo, gdzie będziemy. No bo jeżeli tutaj natrafimy na kilka zamków w okolicy, to wiadomo, że zrobimy te zamki czy baszty, a nie będziemy jechali gdzieś tylko po jedno miejsce. Także no, wszystko się zaraz okaże i zobaczymy, co będzie dalej, ale fajnie. Ładnie się weź lata. Przestań się już w ogóle ten lansować tym swoim nowym dronem. Cholera jasna, już teraz mam gula, bo ten mini mój, znaczy nie mini mój dron, tylko ta ale trójka. Masz trochę tego, przepraszam cię, wchodzę, masz trochę tego drona, bo ta matyca, to 70 mm, to jest ponoć matyca z tego mini 3 Pro. No ja nie latam mini 3 Pro. Ale masz go też i mówię, że masz trochę tak, takiego drona, bo masz mini i Mavica 3 Cine. No tak, tak, no ale to jest tak, że wiesz, że jak ja sprawdzałem zoom tych, nawet X2 dawałem na moim dronie, no to ten obraz, kurde, już dla mnie nie jest ostry i jest mydlany, a no u ciebie jest. To, co wczoraj widziałem na komputerze wieczorem, no to obraz był ostry, no. Na tych 70 mm. Tak. No i to już jest lipa. I najgorsze jest to, że właśnie firma produkująca te drony oczywiście rok w rok praktycznie wypuszcza nowego drona i ja już wiem, że mogę sobie zmieniać drona na przykład co 2 lata, więc jeszcze rok będę cierpieć i będę patrzeć, jak Tomek wrzuca sobie zdjęcia albo raczej filmy na 70 mm, a to jest to, czego zawsze mi brakowało, no bo ta przestrzeń się świetnie porusza. No ale dobra, gul gulem, żartuję sobie, no i co, no, za chwilę poczekam, no, za chwilę go sobie kupię.
Nie, no dajcie mi już tego drona w końcu, cholera, ja tyle mogę robić na tego drona. Dajcie mi coś, no. Bo cierpię. Tak, dobra, lecimy dalej. Przed wami ujęcia ruin zamku w Melsztynie. Ze specjalnymi pozdrowieniami dla pana, którego przed chwilą spotkaliśmy i który nam polecił ten zamek, a właściwie te ruiny. Raz, dwa, trzy. Zamek Tropsztyn. 1118 km zrobione. Nie wiem, czy to dobry wynik, czy nie. Się okaże, jaki będzie ostateczny. No, wydaje mi się, że zrobimy, myślę, z 1500 na pewno. Lekko, no. 1500 zrobimy, no. Ale nie, bo jeszcze... I to nie jest nasze ostatnie słowo. Tak jest, na tym nie kończymy. Ale jest fajnie, słońce już nisko położone, ładnie flaga powiewa. Idźmy stąd i działajmy. Bang! Zamek Niemodlin został właśnie skręcony o zachodzie słońca. A na dzisiaj to tyle. No i jutro widzimy się na jakimś kolejnym miejscu, ale jeszcze gdzieś tam chyba raczej z rana. No, to... Dobrych snów, ale dla nas, bo wy chyba nie zasnęliście, mam nadzieję, przed ekranami. Nuda? No, standardowo. Dzień trzeci. Drama tripu. Właśnie Tomek. Dzwonimy? Tak, stara się dodzwonić tutaj do kogoś, ażeby uzyskać pozwolenie na latanie, bo nie chcemy przy takich... Nie wiem, chyba prywatnych posiadłościach latać nielegalnie, no i brzęczeć ty nad głowami, także trzeba trochę droniarskiej kultury zachować. Ale dzień chyba... Dobry, Tomek, o, tak, odbierają. Tutaj przyjechaliśmy pod pałac wasz. Czy nie chcecie, nie zgadzacie się i mamy jechać. Dobra, okej. Okay. Dziękujemy, do widzenia. Nie chcą, nie zgadzają się, mają prywatną grupę, mamy nie chodzić. Okej, okay, dobra. Dobra, idziemy. To bardzo miło. No, to tak się czasami właśnie kończy. Ja chciałem dodać tylko jedno, że jak widzę tabliczkę czerwoną z napisem teren prywatny, wstęp zbroniony, to wiesz, co to dla mnie oznacza? No to że znaczy... właściciel nie jest super miły chyba. No, kto daje taką tabliczkę przed zamkiem? Co to w ogóle znaczy? Znaczy, no nie, no ja wiem, co to znaczy, że teren prywatny i wstęp zbroniony, no nie? Ale tak, tego akurat nie zauważyliśmy tutaj. Ale to mi się kojarzy teraz, co byliśmy w tym jednym zamku takim, co... jak on się nazywa? Co podjechaliśmy na drone tripie tak, teraz? Tak, tam za tym... I było, no, wszystko było prywatne i wstęp był również zbroniony. No dobra, mają prawo się nie zgodzić, okej. Okay. Ich sprawa, wiadomo. Także z tego miejsca filmu nie będzie, ani zdjęć. I już. Spoko. No tak, ale no nie zawsze tak jest, bo właśnie mi się teraz przypomniało, że podobny biały, piękny zameczek. Podjechaliśmy, nie chcieli, no ochroniarz na początku nie, żebyśmy w ogóle sobie dali spokój, że to jest, że to są prywaciarze, że oni tu tylko imprezy robią, że na pewno nie ma szans, żebyśmy zdrenowali, ale dostaliśmy numer do właściciela, bo powiedział, że nie ma sprawy, tu mam pan otworzy drzwi, za minutę się brama odsunęła. Wjechaliśmy sobie, ochroniarz już był naszym best friendem od dronów, już nas zaczął wypytywać, jak to lata, czy długo. Także tu była, mogło być tak samo jak tutaj, ale to tylko kwestia, myślę, że dobrej woli, bo mieliby piękne zdjęcia.
Czy ja myślę, że to jest też kwestia dnia. Może ktoś miał zły dzień i powiedział, dobra, tak. S stąd i do widzenia, nie zajmujcie mi głowy, przecież nie wiem, kim jesteście w ogóle. No, jesteśmy też nikim. Żeby nie było, nie. Zwykli droniarze. Znaczy, myślę, że pasja z pasją powinna się wspierać i no niezależnie od innych rzeczy nawet. Na pewno ktoś, kto jest albo zarządza, albo jest w posiadaniu takich pałaców, też musi mieć pasję w sobie, bo wątpię, żeby to była osoba bez pasji i żeby się zajmowała czymś. To trzeba mieć pasję do takich rzeczy. No. Czy w ogóle ja uważam, że powinno być jakieś minimalne zainteresowanie, wiesz, tym, że ktoś przyjechał, że się zainteresował moim zamkiem czy pałacem, a co robicie, a pokaż, jak to wygląda chociażby, a nie, że tak od razu, nie, 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 zajęty ktoś. No, może zajęty, może miał zły dzień. No a może go po prostu nie warto tłumaczyć. Lecimy co dalej, to? Lecimy dalej, zobaczymy, co nam dalej tu los pokaże. Tak. Elo. A teraz chyba żegnamy się już w tym odcinku. No i co, jakby można podsumować tego dronotripa? Był super udany, no i tyle, no. Świetny wyjazd. Najfajniejsze były te noce w namiocie pod zamkiem, nie? No, pierwszy dzień wygrał. Pierwszy dzień wygrał. Sława czy nie sława? Sława Ukrainii. Sława Ukrainii. No dobra. Słychać? Słychać. Słychać nasz bonusowy odcinek, który miał być w dronotripie, ale będzie po prostu jako ekstras. Najciekawsze były te pierwsze miejsca, które odwiedziliśmy, szczególnie to spanie w namiocie, Krasiczyn i tak dalej. No ale tak naprawdę nawet ta przygoda teraz, która się wydarzyła, przed chwilą też jest ciekawa. W poprzednim tym? No na poprzednim miejscu. Nie jest ciekawa? No jest to ciekawe doświadczenie. Też ktoś może czegoś nie chcieć, może nas nie znać i tak dalej. Ale no to nie o to chodzi, bo mógł powiedzieć po prostu, że ma tu gości i że może kiedy indziej. Tak, po prostu tak, milej, tak, no tak, bo tak. No to mógł po prostu powiedzieć to samo, ale przyjaźniej. No ale to tak. Tylko o to. No ja nie mam żadnych pretensji, bo każdy ma prawo. No tak. No to dobra, no to co, widzimy się za chwilę w ekstrasie, w odcinku bonusowym. No i... Latamy.